decyzja o podjęciu modlitwy to konkret. Kiedy zachęcamy innych do podjęcia jej, do rozpoczęcia życia modlitewnego, często słyszymy, ale ja nie mam czasu. Nie mamy czasu. Mamy dzieci, mamy pracę, mamy różne obowiązki, naukę, tyle spotkań. I taka jest prawda, rzeczywiście. No, ale naprawdę ludzie nie mają czasu. Dokładnie jestem przekonana, że jeżeli ktoś tak mówi, to tak naprawdę jest. To tak jakbyśmy mieli jakiś obrazek ułożony z puzli i tam nie ma miejsca na dodatkowy puzzle pod tytułem modlitwa. Aby znaleźć czas na modlitwę, należy zrobić coś radykalnego. Należy rozłożyć ten obrazek, włożyć najważniejszy puzzle, puzzle modlitwa i wszystko inne dopiero do tego puzzla zacząć dokładać. To jest naprawdę rewelacyjne i okazuje się rewolucyjne, dlatego że jeżeli modlitwa znajdzie się w środku, to znajdujesz na nią czas, a mało tego, wszystko inne znajduje swoje właściwe miejsce, większą harmonię, większy porządek i okazuje się coś jeszcze zadziwiającego, mamy więcej czasu niż do tej pory. Ja pamiętam taki moment, kiedy poczułem, że brakuje mi czasu na modlitwę, że właśnie zaczynam gubić się. To był taki moment, w którym nasze książki jakoś zaczęły być znane, zaczęły się pojawiać bardzo dużo telefonów. Ludzie chcieli z nami mieć kontakt i zacząłem mieć ogromny problem z tym, żeby to wszystko jakoś upakować. Myślałem, gdzie przesunąć modlitwę, co z tym faktem zrobić i chwilkę zastanowiłem się i przyszła mi do głowy myśl, która była tak, można powiedzieć, w tej sytuacji absurdalna, że musiała tylko od Boga pochodzić. Mianowicie usłyszałem wewnętrznie, przedłuż swoją modlitwę o godzinne czytanie duchowe. Oczywiście nie zachęcamy Was do tego, na pewno nie jest to odpowiedź dla każdego, ale ja tak usłyszałem, wydało mi się to absurdalne. Jakbym mówił we wnętrzu swoim do Boga, zaraz, czy my się dobrze zrozumieliśmy. Tak, ja nie mam czasu, brakuje mi tego czasu. Chyba mnie źle zrozumiałeś. Natomiast rzeczywiście w swoim wnętrzu słyszałem wyraźnie odpowiedź. Godzinę czytaj duchowo. No i postanowiłem tak zrobić. Na początku umysł był rozszalały, myśli biegały jak konie na pastwisku, wszystko się wydawało bardzo pełne zamętu i musiałem gdzieś 15-20 minut tracić, tak mi się wydawało, że tracę, ale tak naprawdę zyskiwałem, na to, żeby w ogóle wejść w jakiś spokój, żeby w ogóle znaleźć sens tego tekstu, który czytam. A później wszystko zaczynało płynąć. I rzeczywiście było tak, jak Monika powiedziała, mianowicie tego czasu zrobiło mi się więcej. To był szok. Efektywność pracy zrobiła się też większa. Nagle wszystko się zaczęło porządkować, czyli wkładamy puzzle modlitwy w samo serce dnia. Będzie ona dla nas najważniejszą czynnością, nie przez fakt, że będziemy ją w nieskończoność wydłużali, ale przez fakt, że będziemy dawać jej pierwsze miejsce w swoim życiu, pierwsze miejsce w rankingu ważnych spraw. Ta decyzja musi być bardzo konkretna. My wiemy, że musi mieć swoje twarde punkty końcowe. Trzeba ustalić sobie porę modlitwy, kiedy najlepiej się modlić. Można rano, można wieczorem, oby nie za późno. Można w ciągu dnia, jeżeli mamy taki moment po pracy. Ale ważne, żebyśmy to mieli, że tak powiem, ustalone sami ze sobą. Modlę się o tej i o tej. Czyli mamy porę modlitwy, następny element, czas jej trwania. Ustal jakiś czas, jaki będziesz się modlić i użyj zegarka. Tutaj długość nie jest aż tak ważna, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ważne jest, aby to była wierna modlitwa. To może być 10 minut, 15 minut, 20 minut. Ale ściśle określony czas. Tak, ale wtedy modlę się, jeżeli ustaliłam, że 10 minut, to jest to rzeczywiście 10 minut. Następny element, ustal sobie miejsce tej modlitwy. Naprawdę nie jest to proste dla wszystkich. Żyjemy czasami w takiej dość sporej ciasnocie. Czasami można znaleźć miejsce w samochodzie, w drodze do pracy, nawet w samej pracy niektórym się udaje. Ważne, żeby to miejsce było stałe, bo to będzie sprzyjało później rozwojowi modlitwy i skupieniu. Dobrze mieć takie miejsce w domu też, taki, można powiedzieć, kącik modlitewny, gdzie mamy ikonę, gdzie mamy może stołeczek do modlitwy,
taką przestrzeń, żeby właśnie troszeczkę być wyizolowany, móc zamknąć drzwi, zapalić świeczkę i mieć swoje miejsce do modlitwy. I czwarty element, ustal sobie postawę na modlitwie. Ta postawa powinna być z jednej strony postawą wygodną, aby twoje ciało cię nie męczyło, żebyś za chwilę nie musiał się wiercić, ale również musi to być postawa pełna szacunku. Oto, że Bóg jest naszym przyjacielem, nie znaczy, że możemy sobie siedzieć z nogą na nodze. Ta postawa powinna wyrażać naszą czujność i gotowość spotkania się z kimś bardzo ważnym. A więc postawa. My proponujemy postawę siedzącą, ale może to być rzeczywiście stołeczek, może tak, być... gdybyśmy klęczeli, to nogi mogą nas, że tak powiem, boleć, zacząć cierpnąć, to by nam przeszkadzało w modlitwie, więc są takie specjalne stołeczki do modlitwy, albo na krześle, czy na kanapie, to też jest możliwe. Oby nie leżeć, bo można zasnąć. I wreszcie ustal sobie formę modlitwy. O tym jeszcze będziemy mówili w następnych odcinkach. Tymczasem staraj się przyjąć taką formę, jaką lubisz. Módl się tak, jak lubisz i potrafisz. Jeśli nie potrafisz, będziemy ci pomagać w następnych odcinkach, a tymczasem staraj się trzymać jednej formy. Jeśli chcesz z nami podążać drogą ćwiczeń, dziś kolejny etap. Chcemy cię zaprosić do tego, by zgodnie z tym, co mówiliśmy, byś znalazł porę, miejsce, postawę, czas trwania na to ćwiczenie, które będzie polegało na tym, że przyjmiesz swoją postawę modlitewną, zamkniesz oczy i zaczniesz się wsłuchiwać w dźwięki, które dochodzą z zewnątrz. Jeśli tylko wejdziesz w ten bezruch, okaże się, że słyszysz różne rzeczy. Może będziesz słyszał odgłosy za ściany, szum miasta, stukanie w rury, samochody, nie wiem co jeszcze. Staraj się uważnie wsłuchiwać to, co do ciebie dociera. Robić to bardzo łagodnie, uważnie, aby za chwilę również zacząć słyszeć ciszę, która trwa. Tak naprawdę, nawet gdybyś był w centrum handlowym i robił to ćwiczenie, mógłbyś usłyszeć ciszę. Tak, bo te wszystkie dźwięki rozchodzą się w ciszy. I to będzie twoje ćwiczenie przez 15 minut codziennie. Jeśli chcesz z nami podążać dalej, zapraszamy cię do tego ćwiczenia, które wcale nie jest takie proste. W kolejnym filmie. Mówiąc Ojcze Nasz, przygotowujesz kotlety schabowe i myślisz o tym, co cię spotka w ciągu dnia, lub rzeczywiście angażujesz się w to, by trwać uwagą, miłością swoją przy Bogu. Już na tym etapie możesz, jak to się mówi, tylko klepać pacierz, a możesz zaangażować serce.